Witam bardzo serdecznie, moi drodzy. Z tej strony Paweł. Dzisiaj na odcinku Triumf Hiszpanii w Lidze Narodów. Tak więc ja nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Niedzielny mecz w Rotterdamie był zwieńczeniem sezonu w europejskim futbolu. W poprzednim sezonie trofeum Ligi Narodów podnosiła Francja. Piłkarze są na ostatniej prostej gry, bezustannej gry w piłkę, dlatego też intensywność tego spotkania nie stała na najwyższym poziomie. Pierwsze 45 minut toczyło się w dość sennym tempie. Chorwatom przytrafił się ten sam błąd, co Włochom. Gavi odebrał piłkę przed polem karnym, jednak finalizacja była dużo gorsza niż w meczu z Italią. Po stronie Chorwacji odpowiedzieć mógł Kramaric, jednak piłkę w ostatniej chwili wybił mu Laporte. La Roja dłużej utrzymywała się przy piłce, ale to Chorwaci w swoich atakach byli konkretniejsi. Na początku drugiej połowy szansę miał były zawodnik Legii, Josip Juranović, ale przestrzelił z ostrego kąta. W 57 minucie Jordi Alba dośrodkował na głowę Marco Asensio. Skrzydłowy Realu Madryt przeniósł piłkę nad poprzeczką. Bezbarwny występ zanotował też Alvaro Morata, który był niewidoczny. Ataki La Roja rozbujał Ansu Fati. Nie bał się w pojedynku 1-1 i próbował wpłynąć na grę swojego zespołu. W 75 minucie skrzydłowego Barcelony zatrzymał Dominik Livakovic. Gorąco zrobiło się w 84 minucie, kiedy po strzale skrzydłowego Barcelony piłkę z linii bramkowej wybijał Ivan Perisic. 90 minut nie przyniosło rozstrzygnięcia, więc moi drodzy, przechodzimy teraz do dogrywki. W dogrywce, tak jak i w całym spotkaniu, emocji było jak na lekarstwo. Godne odnotowania sytuacje miały miejsce w 101 minucie, kiedy to w dobrej sytuacji przestrzelił Dani Olmo, a w 110 minucie strzał Vlasicia zatrzymał Unai Simon. No i moi kochani, do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. Pierwszą jedenastkę wykorzystał Vlasic. Hiszpanie odpowiedzieli strzałem Joselu. Następnie trafiali Brozovic i Rodri. W trzeciej serii trafił Modric i Merino. Pierwszy pomylił się Majer. Hiszpanii prowadzenie dał Marco Asensio. W piątej serii Simona pokonał Perisic. A Laporte trafił w poprzeczkę. Następnie Simon obronił strzał Petkovicia. Zwycięstwo Hiszpanii zapewnił Carvajal strzałem a la Panenka. Chorwatom kolejne trofeum przeszło koło nosa. Dla La Roja jest to pierwsze trofeum od 2012 roku. A dzisiaj, moi drodzy, o 20:45 zaczynamy przedstawienie wykonaniu biało-czerwonych. Podzielcie się w komentarzu z Waszymi odczuciami na temat niedzielnego finału Ligi Narodów i jaki wynik przewidujecie na dzisiejszy mecz w Kiszynowie. Tak więc z mojej strony to jest na dzisiaj tyle. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się i cześć!